Szczęść Boże w czwartą niedzielę czasu pasyjnego, niedzielę, która nosi łacińską nazwę Letare, radujcie się z Jeruzalem. Nieprzypadkowo stanąłem dziś za panoramą Jerozolimy, przepięknego miasta, do którego Jezus ze swoimi uczniami przychodzi po to, aby złożyć ofiarę ze swojego życia, ofiarę na krzyżu Golgoty dla odkupienia każdej i każdego z nas. To nie jest czas radości, a jednak dzisiejsze słowo zachęca nas do tego, abyśmy radowali się z Jerozolimą, do której przychodzi Zbawiciel, który to zbawienie nam przynosi. Więc w naszym smutku, podążaniu za Chrystusem, który cierpi, zostaje odrzucony, mamy również odnaleźć radość. Radość w tym, że możemy od tej chwili czuć się odkupionymi, zbawionymi, dotkniętymi poprzez Boże działanie. Chciałbym dziś na parę chwil zatrzymać się nad słowami, hasłami dzisiejszej niedzieli. Pierwsze z tych haseł wyjęte jest z przypowieści Salomona z 14 rozdziału. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcę. A drugie to słowo z Ewangelii Mateusza z 25 rozdziału 40 wersetu. Jezus mówi: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Miałem okazję przed dwoma dniami, w piątek, spotkać się z naczelnym kapelanem wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce, rozmawiać o sytuacji, która nas wszystkich dotknęła, sytuacji związanej z przyjmowaniem uchodźców wojennych, uciekających przed strasznymi działaniami Rosji na terenie Ukrainy. Moi drodzy, i zacytowałem, nie wiedząc o tym, że w niedzielny poranek przyjdzie nam się zmierzyć właśnie też z tym tekstem z Ewangelii Mateusza, zacytowałem właśnie te słowa Jezusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mówi Jezus, mnie uczyniliście. Bo to słowo, które zainspirowało nas, chrześcijan, przeróżnych wyznań, do działania, do praktycznego zrozumienia i praktycznego wymiaru Ewangelii w naszym życiu. To nie tylko ogłoszenie z ambon, to nie tylko głośne zwiastowanie na placach, ale to dziś praktyczne działanie, praktyczny wymiar działania tych słów w życiu każdej i każdego z nas. Możemy mieć dziś w naszych sercach również radość, że pomagając w jakikolwiek sposób, robimy to dla Chrystusa. Robimy to dla wybranych w Jego imieniu, pobłogosławionych, choć w tej chwili dotkniętych tak strasznymi działaniami wojennymi. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby ugościć Chrystusa pośród nas. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdy i każda, który do nas przyjdzie, poczuł się dowartościowany, mógł odzyskać spokój, radość, mógł zostać zaspokojony materialnie, ale również duchowo. Życzę wam, moi drodzy, abyśmy w dzisiejszym dniu przemyśleli nasze działania, abyśmy jeszcze bardziej chcieli zaangażować się w pomaganie dla Chrystusa, który dziś objawia się nam poprzez naszych przyjaciół, którzy do nas przybyli z Ukrainy. Niech Bóg wam dziś pobłogosławi. Niech Bóg pobłogosławi wolną Ukrainę. Niech Bóg pobłogosławi naszą wolną ojczyznę, Polskę. Zostańcie z Bogiem.